ale branie, Jezu, ale branie, szkoda, że tego nie widzieliście. Wow, wow, wow. Tak wygląda teraz mój koszyk. Siemanko, z tej strony Feder Fanatics. Jesteśmy obecnie na barkach. Woda jeszcze w Odrze jest bardzo, bardzo wysoka, bardzo, bardzo szybka, dlatego dalej męczę zbiorniki wolno stojące. Dzisiaj ustawiłem się na barkach w takim miejscu bliżej tutaj wejścia na nie. Dlaczego? Dlatego, że nigdy jeszcze nie próbowałem tutaj swoich sił. Na tym odcinku akurat barek na tej miejscóweczce. I postanowiłem, że po prostu tutaj spróbuję zrobić sobie wędkowanie. Dzisiaj jestem niestety sam. Cóż więcej. Będę testował dalej kijka Mavera. Miałem już jedno branie, jedną płotkę. Łowię na samą glinę z Jokersem, a na drugą wędkę będę łowić na taki koszyk udoskonalony do Maggot Federa, czyli na same białe robaki, pinkę, na taki cały miksik. Tą wędeczkę właśnie Mavera pośle. Miałem takie koszyki też Brawlinga, no to one się nie chciały dobrze tutaj otwierać. Teraz kupiłem taki jakiś lepszy, zobaczymy jak się będzie sprawował. Łowię na 20 metrze i też zaraz zmienię. To drugi chyba koszyk, o. Został sam kondon. Drugi koszyk chyba posłałem, ale zmienię na takie mikro, bo słuchajcie, wczoraj zobaczyłem w Karpiowym takie właśnie mikro koszyczki Brawlinga i chcę sobie je przetestować też. Zwłaszcza zaciekawiło mnie to stwierdzenie u tego chłopaka, co ten sprzedaje, tego młodszego, że dzięki temu krętlikowi to się wszystko nie plącze. No ja zawsze te krętliki dorabiane, które są na żyłce, zawsze je usuwam. Tym razem zostawiłem ten krętlik, zaraz wam pokażę, o który mi chodzi, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście będzie mniej splątek. Ogólnie łowię tylko na 20 metrach, więc może to i tak być niespółmierne, ale zobaczcie, chodzi o ten krętlik. Tutaj, gdzie jest pętla, krętlik i dopiero mocowanie do mojego zestawu. Ogólny koszyczek jest taki malutki, wziąłem 20-gramowy. Ryba jest blisko brzegu. Tak jak co roku tutaj zresztą. Kiedyś łowiłem tu piękne płocie na 15 metrze, słuchajcie. Niektórzy wiążą przepony sobie wcześniej, na te kółka nawijają i tak dalej, ale ja ogólnie tylko z tego korzystam na zawodach, żeby nie tracić czasu. Jak łowię sobie tak jak teraz rekreacyjnie, to wolę mieć wszystko świeże. Wolę mieć wszystko świeże. Na bieżąco zawiązane, bez potem jakiejś żali jest samemu sobie, że stara żyłka jakaś zleżała czy coś tam. Mam na bieżąco, mi się tu przecież nie śpieszy nigdzie teraz. Z 0,09 przechodzimy na 0,12. Zobaczymy. Haczyki standardowo krzywulce Mikado 0,18 aktualnie. I jedna fluła. Ale trzeba rzucać na przystawkę. Częste przerzucenia widać nie dadzą tu dzisiaj egzaminu. Czyli rzucamy i czekamy. Ryba sprawia wrażenie płochliwej dzisiaj. Bardzo delikatne branie. Okej, robimy sobie dalej tutaj zestawik. A kątem oka. Patrzymy na zestaw. Drugi, który jest w wodzie. O, branie, już od razu branie. Czyli rybka tak łatwo nie poddała tam i się kręci.
No, jest, była. Nie wiem, nie mogę zacząć robić. Jedną płotkę zaciąłem dzisiaj i tyle. Jest mnóstwo brań. Płocie biorą i to widać, ale ciężko je zaciąć. I brania są i na glinę z Jokersem, i na same robaki. Utrudnia łowienie ten deszcz. Trzeba siedzieć pod parasolem i się niewygodnie rzuca. Ale przynajmniej nie wieje. Przynajmniej każde drgnięcie, każde branko. O, jest branko, rzeczywiście. Czyli ta ryba trzyma się tu po prostu pod brzegiem. Zobaczcie. Jak się nie ma, to się lubi, to się łowi byczki. Patrzcie, jaki byk wielki. Duży, nie? Jedna byczka. Ale jestem zadowolony, bo wreszcie coś przyciąłem po tej płotce pierwszej, co na początku złowiłem. Jeszcze nie miałem kamery rozłożonej. Biorą na białe robaki. No i dodałem do tej tutaj gliny z Jokersem trochę konopi. Jak tam? A, cienko. Nie, nie, właściwie to nawet nie wiem co, bo nie mogę zaciąć. Jedna spinka, urwany przypon, jedna płotka, jeden byczek. Ale brania są non-stop i bardzo delikatne. O konie? Aha. Jest, jest rybka następna, słuchajcie. Udało się następną przechytrzyć. Zobaczymy, czy to jest. Ale chyba byczek znowu. Oj, spinka. Bardzo ciężko dzisiaj o rybkę, słuchajcie. Bardzo delikatne brania są. Ale branie, Jezu, ale branie, szkoda, że tego nie widzieliście. Jakie branie to było? Spinka, niestety spinka. Ale branie. Ludzie, ale odjazd. Wreszcie. Normalna ryba przycięta. Powiem wam, bardzo, bardzo delikatnie biorą. Akurat tu mamy przyciętą płotkę. Teraz bardziej mi się podoba łowienie bez pożywki, powiem wam. Wow, wow, wow. Awaria lekka. Jest ryba. Płoteczka malutka. Mikropłoć. Idealna na żywca. Jest branie. Jest ryba, znaczy. Okoń. Ło, ale okoń. Zobaczcie, jaki okoń. Stój, 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 dziadu. Nie żebyś mi tu nie pomieszał. Patrzcie, jaki okoń. Piękny. Drago zmierzymy. 26-27 cm. Okonek. Poszedł. Walka o refleks, walka o wszystko po prostu z tymi rybami. Patrzcie. A to było tak naprawdę jedno drgnięcie. Ja nie wiem, kiedy one nawet wysysają te robaki. Jest jakaś ryba. Płoteczka. Płoteczka? Nie, laszczyk. Malutki laszczyk. Zobaczcie.
Co jak co, ale dzisiaj się naławię chyba, powiem wam. Fajne branie, częste. Czekamy na jakiegoś bonusa. Ciężko jest zaciąć rybę, ale... To mi się podoba dzisiaj, fajne łowienie dzięki temu. Finezyjne, delikatne. Wszystko tak jak ma być. O, branie, znowu. Jest ryba. Jest. Okonek, mały okonek. Zobaczcie. Widzicie? O, mały okonek. Jest coś w tym, co mówią ludzie, że okoń z płocią występuje. No, często się zdarza, że przy połowach okoni bierze też płoć. Czekam na tą mamuśkę taką ponad 35. Słuchajcie, już się nie mogę doczekać. Już tyle czekam, że mam nadzieję, że w końcu ją złapię. Jest, coś jest. Zobaczcie, płotka. Kurde, fajna nażywca. A łowimy na feder dzisiaj. Nawet kolor dzisiaj nie jest za bardzo istotny. Biorą na każdy kolor. Już myślałem, że byczki wejdą w ten, w tą mieszankę z Jokersem. Po tym jedną byczku taki trochę zrezygnowany byłem. Ale nie weszły. Jest ryba następna. Płotka. Hop. Mogłem wziąć dzisiaj siatkę. Fajne by było zdjęcie wszystkich tych ryb. Uklejki na 30 metrze. Na 20-30-centymetrowe prawie okonie. Barki to barki. Dodam teraz pieczywka fluo trochę. Trochę konopi. Tak wygląda teraz mój koszyk. No, przystominowały już całkiem chyba te okonie, to moje łowisko, ten mój 20 metr. Dobrze, tą drugą wędkę mam na 30. Jest szansa, że coś innego weźmie na tym dłuższym dystansie. O, jest rybka bardzo ładna. Jest coś większego. Jest coś większego chyba, słuchajcie. Jest, chyba big fish dzisiejszy. Większego chyba nie miałem jeszcze. On teraz w tą stronę idzie. Nie idź tak chętnie tam, kurczę. Co, to znowu byczek? Byczek, dziad. Ciężko jest, bardzo ciężko jest przyciąć te ryby.
Brania są, ale mówię, no za 10 dopiero gdzieś jest przycięte. Nie wiem, co tu jest, jaki tu jest błąd, może coś podpowiecie, co tu może ja źle zrobiłem. Łowię na bardzo delikatne zestawy, na bardzo delikatne szczytówki. Może za mały haczyk? Miałem większy haczyk, więcej miałem tych brań zaciętych. Jednak gdzieś tam się żyłka chyba przetarła czy coś i urwał się haczyk ten, na który miałem takie lepsze wyniki. Niestety to był ostatni z tych większych krzywulców. Teraz to już zostały mi tylko krzywulce numer 17. Branie. I znowu pusto. Niestety. Ciężko jest zaciąć te ryby, powiem wam naprawdę, bardzo ciężko. Ale brania są często. Czekam na tego pikfisza dzisiaj, jakiegoś naprawdę konkretnego, ale coś nie mogę się doczekać, słuchajcie. Na 20 metrze prawdopodobnie prym wiodą teraz o konie. Patrzę. Na 30 branie raz na 100 lat. O kurde, no wykrakałem sobie. Ten 30 metr. Mam nadzieję, że nie byczek. Fu, okoń. Ładny okoń następny. No już drugi dzisiaj taki większy. Zobaczcie, jaki okonek fajny. Z 30 metra. Tak czy siak, sposób tak zwany magot federowy mi się spodobał. O, jest ryba. Co to za rozrabiaka? Ale poszedł w prawo. Oj, teraz w lewo, ale ma siłę. Oczywiście, że byczek. Ale byczki konkretne dzisiaj biorą, powiem. Nie wiem, czy ich sobie nie powyciągam z tej trawy i nie pozabieram. Kurde, aż go zmierzę. Okay. Ty, no to ma 30, słuchajcie, centymetrów. I płotka. I płoteczka, drodzy państwo. O, i poszła. Dobra, zacznę używać tego podbieraka w końcu, bo... Jest rybka. Płotka. Leszczyk. Krąpik? Za tą dzielną walkę. Płyń, chłopie. Wszystko jest dzisiaj optymalne, powiem wam. I temperatura, i nie jest za gorąco, i nie jest za ciepło, i nasłonecznienie, i opady. Wszystko jest w umiarkowanych ilościach. Może dlatego tak rybka dobrze pobiera. Nie ma czegoś przesadzonego. Nie ma żadnej skrajności dzisiaj na wędkowaniu. Sama glina z jokersem, tak i tyle radości. Dopaliłem ją teraz niedawno pieczywkiem fluo, bo wcześniej łapałem na konopie jeszcze dodatkowo w tej glinie, a teraz jeszcze pieczywko fluo, no i już teraz non stop są brania, po prostu słuchajcie, szkoda, że cały czas drobna rybka, nic większego. Największe ryby dzisiejszego dnia to jeden okoń 27 cm, jeden byczek 30, nic plus 40 na razie. Ale spokojnie, może za jakiś czas wejdzie wreszcie ta uprawniona, piękna płotka plus 30. Na razie czekamy. O, branie. O, jest, teraz jest, udało się. Zobaczymy, czy go doholuje, ale szaleje.
Dawaj tu. Wstępny byk. Ale naprawdę, jak już biorą, to byki dzisiaj. Ale okrutnie duże byczki. Ten jakiś żółty taki. Aż. Zobaczcie. Rozładowała się kamerka i mówię, nie będę nagrywał, to się normalne ryby zaczną łapać i zobaczcie, i nie myliłem się. Zobaczcie. O, jest leszczyk pierwszy, większy. Tu na krótkiej linii, o dziwo. Czekajcie, schowam tutaj tę baterię. Na krótkiej linii, o dziwo. Na 20 metrach taki leszek. O. Elegancki. No, różnorodność ryb jest dzisiaj duża. Płocie, okonie. Piękne okonie. Byczki, teraleszcz. Super wędkowanie. Bardzo dobre wędkowanie dzisiaj. Brakuje tylko ryby tłustej, grubej. Takiej najlepiej plus 50. No ale nie można mieć wszystkiego, może przyjdzie. Jest ryba, płotka. To sypuję Jokersa, bo mam wiadro z przykrywką i zawsze to jest trochę świeższy. Jak wiadomo, glina na powietrzu schnie i ten Jokers też razem z tą gliną wysycha. Zmienia się, marnieje, a tutaj na bieżąco, jak jest wilgotna glina, to fajnie Jokers w niej sobie żyje i sukcesywnie dosypuje. Nie wsypuję wszystkiego naraz do kuwetki, bo wtedy, tak jak mówię, towar jest świeższy. Towar jest świeższy. Dałem teraz trochę piernika, czy skusi ostrożne leszcze ten zapach. Teraz zobaczymy. Jest rybka, jest rybka. Ale nawet byczki zahaczałem się dzisiaj, słuchajcie, za wąs. Centralnie za wąs. Już chyba trzeci byczek tak złapany. O! Byczek, nie bądź taki. Ale byki. Nie no, dzisiaj takie byki, takie wielkie, że szok. Nie wiem, czy do Maćka do wędzenia nie zawieść. Na takich byczkach można potrenować sztywny hol, tak zwany. Ten jest jakiś większy chyba. Ale byków.
takich dużych. Aha, bo ten to w ogóle zahaczony jest nieregulaminowo. Za płatwa, dlatego tak ciężko szedł. A się już będę powoli zbierał, tu się już nic nie wydarzy. Testy koszyczków. Test tego kijka. Już trzeci raz nad wodą jestem z nim. Fajne, delikatne kijki, naprawdę. Maver MVR. Bardzo fajny, delikatny kijek. Elegancki do takich właśnie finozyjnych. O, ale branie! Jest! I właśnie to jest to, o czym mówię, że po zacięciu ta wędka amortyzuje praktycznie każdą rybę. Każdą. Na tym było dużo spadów. Na Mikado Black Draftcie. A tutaj Mikado mówię zwinę i dam na tą samą długość Mavera. Zobaczymy, czy będzie tyle spadów. I zobaczcie. Średni leszek następny. Nie zdążyłem go chwycić. Szkoda, żeście nie widzieli, ale taki jak ten poprzedni, którego wcześniej wam pokazałem. Po złowieniu. Tamtego nie było holu, ale była ryba pokazana, a tutaj był hol. Ale niestety ryba się spiała tuż pod nogami, tuż pod samym brzegiem. Jest rybka następna. Też się spiał, Jezu. Biorą laszczy, pod samymi nogami się spinają, no. Coś z haczykiem może jest. Następna jest. Ciężko było wyholować, bo były bardzo delikatne brania, nawet byczki bardzo delikatnie się zahaczały. Dobra, już podejdę pod ten podbierak w końcu, może wam pokażę, jakie teraz biorą leszcze. Mniej więcej taki rocznik jak ten, co teraz zaraz złowię. Nie mów hop, bo już się dwa spięły przed chwilką, żebyś... Oj, ten też delikatnie zapięty. Dobra, jest. Coś w tym stylu. O, takie, ale dopiero teraz. Wcześniej, kurczę, najpierw fala okoni, potem fala byczków, a dopiero teraz taki leszczyk. Dzisiaj jest bardzo dobre wędkowanie, jeżeli chodzi o taką analizę porównawczą. Próbowałem na różne składy na tej samej linii patrzeć, jak wejdzie ryba i jaka ryba. No, jak z surową glinę z jokersem wchodziły okonie. Potem dałem trochę konopi do tego, pieczywka fluo, wchodziły płotki. Potem weszły byczki. Skończyła się ta mieszanka. Nasypałem znowu z surowej gliny z jokersem. Dodałem znowu pieczywka fluo czerwonego. I tym razem posypałem piernikiem, no to weszły teraz leszcze. Także widzicie, jaka zmienność gatunkowa pod względem zmiany składu zanęty. Jest rybka.
byków. Ale byki to takie dzisiaj brały, naprawdę. Wiecie, będę się zaraz zwijał, bo to już jeszcze naprawdę ciemno powoli. Jak tylko tych dziurach nie chcę po ciągu jeździć, bo się zakopię, nie daj Boga. Nie daj Boga. Jak to się mówi, słowo się rzekło, będziemy się zwijać. Po prostu dzisiaj było, moim zdaniem, bardzo fajne wędkowanie. Mi się podobało, nałowiłem się różnych gatunków ryb. Na początku wyszły okonie na surową zanętę. Potem na wzbogaconą już lekko brały byczki i płocie. Na końcu parę leszków. Także dzisiaj było bardzo, bardzo dużo brań, bardzo dużo spadów, bardzo dużo delikatnych, w ogóle całkowicie prawie że niewidzialnych brań. Grube byki, dwa duże okonie, prawie 30 cm i płocie średniej wielkości. Nie brały te big game'y. Złowiłem też 4 leszki, dwa chyba się urwały. Tak jak dzisiaj mogliście widzieć na odcinku, zacząłem od surowej mieszanki i stopniowo ją wzbogacałem. Na końcu ją całkowicie zmieniłem trochę skład. Z konopi zmieniłem na piernik jako dodatek do zwykłej gliny z jokersem i dało to super efekt w postaci kilku większych ryb. Abramis brama, czyli krótko mówiąc w postaci tych wspomnianych wcześniej leszków. Jeśli odcinek się podobał, dajcie suba tutaj klikając, dajcie łapkę w górę, skomentujcie, bo to zawsze cieszy, zawsze zwiększa moje zasięgi i powoduje to, że jakby napędzam się i jestem zadowolony, że kanał się rozwija.